Wszystkie chwyty dozwolone. Afera Get Back. Podcast Sylwestra Latkowskiego. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Wszystkie chwyty dozwolone. Afera Get Back. Widzimy się po dłuższej przerwie. Chciałem zapytać osoby zainteresowane najbardziej, czyli poszkodowanych, reprezentujących osoby poszkodowane, co słychać w sprawie. Przypomnę tym osobom, które nie wiedzą, że afera Get Back uważana jest za jedną z największych afer finansowych w tym kraju. Wybuchła w 2018 roku. Śledztwo trwa blisko 6 lat. Między innymi jest kilka aktów oskarżenia i niektóre sprawy są w sądzie. Ta główna, najważniejsza według prokuratury, dzieje się od jakiegoś czasu i dzisiaj miała być rozprawa. Rozmawiam z Marcinem Bukowskim i Markiem Dziduszko. Co słychać w sądzie? Okazuje się, że akurat dzisiaj o godzinie 8:45 mój tata z Gdyni odebrał telefon, że po 9:00 rozprawy dzisiaj, która miała się odbyć, nie będzie. Dziś oraz na 6 lutego została zdjęta z wokandy, rzekomo z powodu choroby sędziego, ale tego dokładnie nie wiemy. Powiedzmy, że choroba jest rzeczą normalną, ale w tym procesie chyba od jakiegoś czasu jest w ogóle duży problem z wyznaczaniem rozpraw. Tym, żeby te rozprawy przebiegały regularnie. Akt oskarżenia wpłynął do sądu jeszcze w 2020 roku, więc jak na tę sprawę stosunkowo szybko. Rzeczywiście częstotliwość wyznaczania rozpraw była niezbyt duża jak na tak rozległą sprawę i ważną także w oczach takich interesu społecznego. No i okazuje się, że pokrzywdzeni napisali taką prośbę do prezes sądu okręgowego celem wyznaczenia większej ilości rozpraw. Sąd odpowiedział, że zobligował panią sędzię referent do tego, żeby wyznaczała co najmniej 4 całodniowe rozprawy w miesiącu. No niestety pani sędzia się do tego nie zastosowała. Po kolejnej skardze sąd odpowiedział, że no harmonogram pracy sądu pani sędzi nie pozwala na to. Wydaje się, że tą kwestię powinno się tutaj potraktować priorytetowo. I to nie tylko z powodu nas, to znaczy osób pokrzywdzonych, spośród których wiele, naprawdę wiele osób jest już bardzo, bardzo sędziwym wieku, jak choćby mama obecnego tu między nami Marka, ale tych osób w sędziwym wieku jest więcej. No ale uważam, że także z punktu widzenia osób oskarżonych, które mają zarzuty, no bo być w stanie oskarżenia przez tyle lat, może nawet dziesiątki, kilkanaście lat, no to chyba lepiej jest, żeby albo sąd skazał, albo podjął jakąś inną decyzję, ale nie na zasadzie, że bycie w takim zawieszeniu przez kilkanaście lat. To także, myślę, że obie strony procesu, i osoby pokrzywdzone, i osoby oskarżone, są zainteresowane, żeby to było przyspieszone. Ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że sprawa też na chwilę się zatrzymała, bo pozłożono wniosek o to, żeby wykluczyć sędzię. Złożony przez stronę oskarżenia. Okazało się, że strona zarzucała sędzi przychylność wobec pokrzywdzonych oraz to, że jest neosędzią. Sąd... Kluczowy argument, że jest neosędzią. Tak, tam były dwa. Sąd rozpoznający sprawę oddalił ten wniosek, uznał, że pani sędzia może prowadzić dalej proces. Natomiast no, pani sędzia prowadzi go wolno, bo średnio na tych rozprawach, które były, pani sędzi udawało się przesłuchiwać jedną osobę w ciągu całodziennej rozprawy. Nieraz to były dwie. Natomiast świadków do przesłuchania jest 116. Także jak wyliczył Puls Biznesu, to pierwsza instancja w tym tempie ma szansę się skończyć w 2032 roku, a gdzie druga instancja i dalsze czynności. Także no, liczymy na to, że pani sędzia, no bo to już widzę, że nikt nie ma na nią wpływu, ani prezes sądu okręgowego, ani prezes sądu apelacyjnego, no może pani sędzia przyspieszy po prostu sprawę. Następna rozprawa, przypomnę, mimo zobligowania do comiesięcznych 4 rozpraw, jest wyznaczona na maj. Marek, jak ty z perspektywy czasu patrzysz na tą sprawę? Pracowite stworzenia w tym całym procesie to są chyba korniki, które wsuwają tam meble w sądach. Czy w kontekście całej tej, ja już powiem tak troszeczkę ironicznie, zabawy, bo to naprawdę to jest farsa, wszystko co się dzieje.
trzeba byłoby chyba sobie zadać pytanie, zresztą to, to nie jest jakaś, nie trzeba tutaj specjalnej przenikliwości, co się właściwie dzieje. Dlaczego tak to wszystko jest przewlekle? Po prostu najzwyczajniej nie ma woli, albo jest to całe towarzystwo, całe środowisko bankowe, finansowe, sądowe, służby specjalne i tak dalej. Gdzieś działają, trudno mi powiedzieć oczywiście i wskazać po nazwiskach, bo to jest bardzo rzecz płynna, ale działa coś takiego, co się nazywa deep state. Po prostu bardzo głęboko, bardzo głębokie więzy ludzi, którzy rzeczywiście trzymają władzę i mają bardzo różne powiązania. Niekoniecznie akurat one są wynikają z afery GetBack. To mogą być naprawdę bardzo, bardzo wielostronne, ale skupiają się między innymi na tym, że afera GetBack po prostu nie ma, absolutnie nie ma siły sprawczej jakiejkolwiek, żeby ona została wyjaśniona i żeby poszkodowani odzyskali swoje pieniądze. I to jest niezależnie od tego, jaka siła polityczna rządzi, jaka siła polityczna jest sprawcza, to idzie w poprzek. Te osoby, które zarządzają, może nie tyle zarządzają, mają interes w tym, żeby to rozmywać, są rozmieszczone i w różnych gremiach politycznych, tak jak powiedziałem, w różnych środowiskach sprawczych. Myślę, że w tej sprawie to nie wszystko się dzieje tak, jak powinno się dziać. Sylwester, to przede wszystkim to powiedzmy, że w tej sprawie to nic się nie dzieje tak, jak się powinno dziać, bo to ja myślę, że warte jest to podsumowania. Przyspieszone postępowanie układowe, 2019 rok, skandal we Wrocławiu, wyłączenie nagrywania przez posiedzenia z głosowaniem przez sędziego, postawa kuratora, nadzorcy, prokuratora obecnego tam na spotkaniu sędziego. No wszystko nie zadziałało tak, jak powinno. Reguły gry, czyli układ zmieniono w nocy przed głosowaniem. Ludzie nie mogli się do tego w żaden sposób ustosunkować, nie mogli podjąć decyzji procesowych. To wszystko zadziałało jakoś zupełnie nie tak, jak to powinno wyglądać. Wspomnę także o tym, że sędzia przez pół roku, sędzia komisarz nie rozpoznał żadnej skargi na uchwały Rady Wierzycieli i żadna z tych uchwał zaskarżonych nie mogła być zrealizowana, aż ostatecznie chyba w marcu 2020 po zatwierdzeniu układu Rada Wierzycieli otrzymała informację, że przecież nie ma co rozpatrywać, bo nie ma już Rady Wierzycieli. No to postępowanie układowe to była tragedia. Postępowanie w prokuraturze, gdzie na początkowym etapie doradcą była pani Paulina Pietkiewicz-Zabrys, jak czytaliśmy w jednym z materiałów. No jeżeli jest to prawda, to rzeczywiście jest to forma skandalu. I też ono idzie bardzo długo. Dla przykładu bankier mojej rodziny ma postawione zarzuty karne, ale akt oskarżenia od 6 lat nie został skierowany do sądu. A gdzie jeszcze kwestia przeprowadzenia procesu w dwóch instancjach. Więc karnie to idzie też dziwnie. Cywilnie, no to osoby pokrzywdzone w idea banku zostały zachęcone przez instytucje państwa do złożenia pozwów przeciwko bankowi, a następnie ten oto bank został poddany tak zwanemu resolution, a później upadłości. Frukty z tego banku przeniesiono do Państwowego Banku PKO, a nas zostawiono w wydmuszce, bo nasze roszczenia z powodu misselingu, z powodu wprowadzania w błąd, oszustwa w banku, zostały po prostu nie zostały przeniesione. Bank został postawiony w stan upadłości i teraz BFG składa roszczenia do tego, co zostało po tym banku, żeby ta pozostałość zapłaciła za to przeniesienie. Czyli teraz my jako pokrzywdzeni mamy zapłacić z masy upadłości za to, że bank przekazał wszystkie frukty, że wszystkie frukty z banku zostały przekazane oprócz naszych roszczeń. No to jest jakiś skandal. Osoby pokrzywdzone w tej aferze są na każdym polu i w każdej sprawie zostawione same sobie. Wątek śledztwa, chociażby wątek głównego właściciela takiego faktycznego, czyli funduszu Abris, też stoi w miejscu. No była taka deklaracja prokuratury, że bodaj w październiku wpłynie opinia biegłego. Ona wpłynęła, tu prokurator Saduś u ciebie o tym mówił. No i od października jest cisza. Teraz czytam na twoim blogu, że rzekomo prokuratura wystąpiła o kolejną opinię, czyli to leci nam 7 rok. Nie tylko ona, tylko na pewno wystąpiła z dopytaniem, czyli ma uwagi do tej opinii biegłych i poprosiła o uzupełnienie
opinii. Czyli mamy kolejne miesiące, które jest oczekiwanie na podjęcie decyzji w stosunku do funduszu ABRIS, żeby wreszcie wyjaśnić, jaka była rola funduszu ABRIS, bo tego nie wiemy. Z kolei w skardze... Powiedzmy inaczej, niektórzy wiedzą, mówią pewne rzeczy, tylko nie jest to weryfikowane. Tak, o procesie karnym już tym głównym dotyczącym dystrybucji obligacji mówiliśmy, jak on jest prowadzony. Postępowanie przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym z powodu tego przeniesienia w naszej opinii błędnego fruktów do PKO, a pozostawienia getbackowców nas w wydmuszce, to pani sędzia skierowała pytania chyba prejudycjalne, o ile pamiętam, do Trybunału Europejskiego, także to też potrwa latami. Ten wątek też jest tutaj słabo go widzę. No, syndyk działa jak może, jeśli chodzi o syndyka Idea Banku, natomiast no, niewątpliwie BFG także tam składa jakieś roszczenia do tej masy upadłości i nie wiadomo, jak to się skończy. Mam nadzieję, że tutaj zapadnie jakaś decyzja polityczna, żeby jednak osoby pokrzywdzone, leciwe potraktować priorytetowo. No i ostatni... Zatrzymajmy się, bo mówię, że syndyk działa ofensywnie. No ja ostatnio o nim nie słyszę. Przyczaił się. Są różne medialne informacje na temat całej przepychanki z tą grupą VB Leasing, z tą firmą i z panem Czarneckim zawartymi w masie upadłości. Jest wniosek o zmianę PPU, który ma prowadzić do odebrania zarządu własnego dłużnika, czyli do pozbawienia tego zarządu de facto pana Barczyńskiego jako prezesa na tym etapie. No czekają, zdaje się, na drugą instancję, czyli na rozpoznanie tej skargi syndyka. No i dalszych czynności nie znam, natomiast wydaje mi się, że no jest to jakaś forma aktywności, powiedzmy, wykraczająca poza taki zwykły podejście wielu syndyków, za co niewątpliwie pokrzywdzeni są wdzięczni tutaj panu syndykowi. Ale jeszcze trzeba powiedzieć o jeszcze jednym wątku niezwykle ciekawym z ostatnich dni, mianowicie o tym, co pisała Rzeczpospolita, że jest już uzasadnienie czwartego postanowienia odmawiającego aresztowania pana Czarneckiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku. I okazuje się, że przypomnijmy tym, jak pół roku temu pan sędzia wydał podobne postanowienie, ale go nie podpisał. Wróciło to z powrotem do sądu pierwszej instancji i po pół roku, jak czytamy w Rzeczpospolitej, pani sędzia przepisała to postanowienie, dopisując jeszcze, że jakby pan prokurator chciał, to mógłby polecieć do Paryża przesłuchać pana Czarneckiego. Ja się pytam, bo tyle się mówi teraz o tej równości wszystkich wobec prawa. Prokuratura próbuje postawić mu zarzuty, ale nie może tego zrobić, bo pan Czarnecki nie chce przylecieć mimo bardzo wielu wezwań. Natomiast jak czytamy w komunikacie prokuratury, lata po całym świecie. I teraz pani sędzia mówi, nie, no to niech sobie pan Czarnecki, niech sobie prokurator leci do Paryża i tam te zarzuty postawi. No to przepraszam bardzo, gdybym ja, ty, Marek, gdybyśmy mieli dostać zarzuty, to przyjechała policja i nas doprowadziła do prokuratora. A czym się różni pan Czarnecki od innych osób, że to prokurator ma jechać do niego i to jeszcze za granicę? No to jest kuriozalne uzasadnienie, a w połączeniu z tym, że pani sędzia, jak czytamy w Rzeczpospolitej, przepisywała je przez pół roku i dodała jeden tego typu akapit, no to ja już nie wiem, gdzie ja mieszkam. Marek, jak ty skomentujesz tę sytuację w ogóle całościowo? Znaczy to jest... Cóż tutaj można komentować? To znaczy tak, ja popatrzyłbym na to wszystko przez pryzmat, okej, czy jakikolwiek z tych ruchów, które się dzieją, którykolwiek z tych procesów, które są rozpoczęte, postępowań i tak dalej, prowadzi do tego, do czego powinien prowadzić. To znaczy do odzyskania najpierw
do odzyskania zainwestowanych czy wydanych pieniędzy przez tych, którzy kupowali obligacje. Nie mówię o innych różnych tam tytułach i roszczeniach wobec GetBacku. Pierwsza sprawa, ja jestem obligatariuszem, wobec tego chciałbym odzyskać te pieniądze, które tam zostały utopione. A sprawa ukarania, wykrycia i tak dalej, to jest instrument, to jest wtórna sprawa, gdzie można tam się sprawę opóźnia z różnych bardzo powodów. Ja nie wnikam. Jeżeli to się będzie tak dalej ciągnęło, to my zobaczymy prędzej własne ucho, a nie pieniądze po prostu, bo to można naprawdę ukręcić na tysiące sposobów. Przecież ci ludzie, którzy te pieniądze ukradli po prostu, no robili to w sposób przemyślany i nie jakoś tam, prawda, żeby jeden czy drugi Bukowski, czy Dziduszko, prawda, mógł ich zgnębić w różnych postępowaniach prokuratorskich, tylko są doskonale na takie rzeczy przygotowani. Wobec tego jedynym ciałem, który może rzeczywiście zadziałać, to jest potęga państwa. No niestety to wszystko u nas działa zupełnie w sposób absolutnie jakiś pokręcony. I ja widzę tutaj dwa symptomy, które mogą wskazywać na to, że coś się w sprawie ruszy. Pierwsza sprawa to jest konflikt polityczny, niestety, który byłby grzany przez aferę GetBack. W ostatnim czasie w telewizji Republika trzech polityków, to ja mówię o panu Tarczyńskim, konkretnie o panu Mariuszu Gosku i o panu byłym wiceministrze sprawiedliwości, panu Warchole, wyraźnie powoływało się na problemy, które powstaną w postępowaniu w sprawach afery GetBack, jeżeli te różne ruchy prokuratorskie będą się, że tak powiem, wokół prokuratury tak dalej działy. Krótko mówiąc, dla mnie to był sygnał, że afera GetBack zaczyna wypływać na tory polityczne, bo proszę zauważyć, że dotychczas, to ja nic nie mówię nowego, panowała po prostu omerta. Zmowa milczenia. Nie ma. Amber Gold, PiS nasuwa PO. Jak wybuchła afera, to politycy jednak głośno protestowali, krzyczeli, między innymi mówiono nawet o komisji śledczej. I nagle rzeczywiście wszyscy zamilkli i wycofali się. Przecież ja uczestniczyłem i w posiedzeniach i tej zespołu sejmowego i w Senacie. Oj, jakcy tam posłowie się nie wypowiadali, czego tam nie robili i tak dalej. Co z tego wyszło? Wielkie nic. Po prostu. Mówię o praktycznych aspektach, bo to nie chodzi o to, że jeden czy drugi zabrał głos i próbował tam prawdopodobnie najczęściej zbić sobie po prostu jakieś tam głosy poparcia wyborców i tak dalej. Ci ludzie, którzy wtedy byli aktywni, teraz zupełnie się w to nie mieszają, przecież zauważmy. Ale wracając do tego wątku, to jest jedna rzecz, tak? I dla mnie takim symptomem będzie, że jeżeli to po drugiej stronie nie spotka się z jakimś odzewem, jakimś kontratakiem, no to prawdopodobnie będzie jakieś takie właśnie na wskroś, znowu idące w poprzek podziałów politycznych, będzie porozumienie cicho, omerta, nie mówimy, zamiatamy pod dywan, a ludzie no, stracili, trudno, nie ma o czym mówić. Tym musiałby być jakiś taki sędzia, zespół prokuratorski, jeden, drugi, piąty, który powie po prostu, taka jest litera prawa i nie robimy żadnych kruczków, jakichś kauzypedrycznych ruchów, tylko po prostu lecimy do przodu ze sprawą sądową. I trzecia sprawa, czy ktokolwiek zaskarżył państwo, skarb państwa, czy ktokolwiek wystąpił o rozsądzenie sporu, wystąpił ze sprawą o odszkodowanie. No krótko mówiąc, wystąpił ze sprawą obciążającą skarb państwa poprzez KNF i poprzez odpowiednie inne organy, odpowiedzialnością za tą aferę. Właściwie to należałoby to chyba od początku robić, to znaczy od początku wtedy, kiedy ukazał się raport NIK-u. Tylko jest jedna jedyna rzecz, która tutaj trzyma ludzi. Po pierwsze opłaty sądowe, po drugie wpisowe sądowe. Po prostu. I związane z tym ryzyko. Oczywiście postępowania. Także taki jest mój komentarz. Ja się nie spodziewam się w obecnym układzie, albo inaczej, nie widzę symptomów przełamania tej sytuacji. Smutne to, ale to ja nie powiem, że ja siedzę bezczynnie, też zakładam sprawy sądowe, ryzykuję jak najbardziej, no ale to chyba jest lepiej niż siedzieć i
i czuć się po prostu spoliczkowanym przez podłotę ludzką, no i przez niestety słabość. Ale powiedzmy sobie szczerze, że przez blisko 6 lat ta prokuratura działała pod władzą PiS-u. W związku z tym ci sami ludzie, którzy się teraz powołują na negatywne skutki zmian, odpowiadają za to, że tak to śledztwo trwa. To jest trochę... No, to jest hipokryzja. Absolutnie. Ja mogę powiedzieć, że ja cieszę się z pewnego zwrotu w prokuraturze, który od jakiegoś czasu nastąpił w tej sprawie. To znaczy, że prokuratura zauważyła to, o czym mówiła Rada Wierzycieli i część pokrzywdzonych, między innymi z naszego stowarzyszenia, od samego początku afery. Bo początkowo to śledztwo szło wyłącznie w jednym kierunku, czyli dystrybutorów, sprzedawców, idea banku. Natomiast zupełnie został pominięty wątek głównego właściciela. Wydaje się, że on teraz nabiera jakiegoś takiego nowego sensu, a pokrzywdzeni mają nadzieję, że on zostanie doprowadzony przez prokuraturę do końca. Oczywiście, że przez ten cały czas, przez te 6 lat, kiedy afera GetBack w naszym odczuciu trwa, ale przecież afera GetBack zaczęła się o wiele wcześniej, prawda, bo ona jeszcze sięga w ogóle debiutu giełdowego. Tam też niezłe przekręty przecież były. I też są znane, to nie jest przecież żadna tajemnica, że to od samego początku był jakiś taki bardzo dziwny biznes. Krótko mówiąc, występuje tutaj też takie klasyczne zjawisko mądrości etapu. To znaczy, jak mamy możliwość, mówię teraz o sferach politycznych, jak mamy możliwość użycia tego instrumentalnie, żeby walnąć tam w łeb przeciwnika, no to to się robi. PO miało taką nadzieję, i takie dążenia wtedy właśnie, kiedy powstawały różnego rodzaju komisje w Sejmie, w Senacie. Były atakowania, miała powstać komisja specjalna, prawda, do zbadania tej afery, nic z tego nie wyszło. Teraz z kolei w drugą stronę, tutaj ci posłowie, o których ja mówiłem, się odzywają. No, też właśnie ze względu chyba na mądrość etapu, to znaczy możemy użyć do pognębienia przeciwnika. Czy to się kiedykolwiek skończy, albo tak daleko zajdzie to atakowanie, że już nie będzie można zatrzymać, tego nie wiem oczywiście, bo kto to może wiedzieć. Natomiast wracam jeszcze do tego wątku. Nam chodzi o to, żeby odzyskać pieniądze. Po prostu. Już nie mówię tam o procentach, odszkodowaniach i tak dalej, ale chociażby te pieniądze, które zostały wydane na te obligacje nieszczęsne. I teraz w jaki sposób to zrobić? Popatrzcie, te wszystkie procesy karne, one są potrzebne, ale przecież pochłaniają mnóstwo energii i uwagi. Jaki jest prosty, jaka jest, nie ma prostej drogi, ale jaka jest najskuteczniejsza droga do odzyskania. No, moim zdaniem to jest właśnie skarżenie Skarbu Państwa, ale są te dwa hamulce, o których wspomniałem. Krótko mówiąc, dla mnie takim jakby sygnałem, że można coś zrobić w tej sprawie, byłaby inicjatywa, która by znosiła, polityczna inicjatywa, prawna, polityczno-prawna, która w specjalny sposób znosiłaby te ograniczenia, to znaczy opłaty sądowej oraz wpisowego sądowego. Po prostu, która pozwoliłaby wytaczać sprawy Skarbowi Państwa. Tyle tylko, że jest jeden taki maleńki szkopuł, że bodaj 31 grudnia... Dodajmy tylko w tym miejscu, że po pracach Senatu w Komisji GetBack zeszłorocznych rzeczywiście taka inicjatywa powstała i to pokrzywdzonym obiecano, ale czy to zostanie teraz zrealizowane? No, bardzo byśmy tego chcieli. To chodzi obiecał. O te opłaty. Kto obiecał? Kto wyszedł z tą inicjatywą? To był efekt prac komisji do spraw GetBack senackiej, która rekomendowała, że takie zmiany, że projekt takiej ustawy Mówisz o opłatach sądowych? Wobec o ile ja sobie państwa, dobrze tak, przypominam, tak, taka deklaracja. O sprawy opłat sądowych, ale w sprawach dla tych obligacji, które były kupowane przez banki, to była mowa na posiedzeniu zespołu u Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Wiącka. I to była jedna z kancelarii
prawnych wystąpiła z taką inicjatywą. Może nie tylko ona, ale tam ona bardzo, bardzo istotną rolę odegrała. I chyba właśnie z taką inicjatywą występował pan profesor, Rzecznik Praw Obywatelskich. I to się stąd tak jakby zaczęło. I częściowo te opłaty właśnie wpisowe w wysokości opłaty sądowe w wysokości 1000 zł, one są respektowane, ale podejrzewam, że to niestety nie we wszystkich sprawach. Tam, gdzie jest sprawa, że jest uznana jako sprawa bankowa, czyli tam, gdzie, tak jakby się wydawało, jest historia, gdzie dystrybutorem obligacji był bank po prostu, albo bank miał jakiś udział w tym wszystkim. Siłą sprawczą był, no bo w idea banku, no to tam siłą sprawczą był właśnie idea banku, prawda? Mimo, że bezpośrednio, nie zawsze bezpośrednio akurat transakcję zawierał, sprzedawał. Nie wszystkim w każdym razie, bo tam przez biuro maklerskie szło przecież. Szła sprzedaż. Generalnie w ogóle ta afera ma tak jakby dwie grupy przestępstw. Pierwsza sprawa to jest miscelling, który był przy dystrybucji. Druga sprawa to jest zniknięcie tych środków, później wyparowanie z GetBacku. To, o czym poprzednio wspominał Marcin, czyli to takie inne spojrzenie na w prokuraturze na tę aferę, to właśnie dotyczy tej drugiej grupy przestępstw. Tak? Były pieniądze i nagle nie ma po prostu. Podsumowując, śledztwo w tamtym roku, w ubiegłym roku wyhamowało. Teraz mamy zmiany w prokuraturze, między innymi części osób zostały cofnięte delegacje i z zespołu kilka osób odpadnie. Stan obecny w prokuraturze powoduje to, że ludzie zachowują się zachowawczo, nie chcą podejmować ofensywnych działań. Myślę, że ruch prokuratury w stosunku do opinii biegłych dotyczącej funduszu ABRIS no też chyba jest obarczony jakąś zachowawczością, brakiem ofensywy prokuratury. No, to nie wygląda najlepiej, ta sytuacja, jeśli chodzi o śledczych. Bo czy w ogóle przez te lata doszliśmy do sytuacji, w której wiemy, gdzie w ogóle są pieniądze? Ja głęboko wierzę, że ta prokuratura już wie, gdzie są te pieniądze, tylko jeszcze o tym nie mówi. Dlaczego nie mówi? Na co czeka? Kolejne tajemnica śledztwa i tak dalej, bo jak wiesz, Sylwester... Przez 10 lat w tajemnicy śledztwa będą ukrywane pieniądze i nie będą ścigani ci, którzy ukrywają, tak? Bo jest tajemnica śledztwa i będziemy kolejny rok mieli, drugi rok. To znaczy, jak rozmawialiśmy w zeszłym roku, Sylwester, to ja byłem pełen optymizmu, że zmierzamy do szybkiego zakończenia sprawy. Teraz na skutek tego, że czekamy już rok, te opinie i tak dalej, jestem mniej optymistycznie nastawiony. Natomiast jedno trzeba powiedzieć, że jakakolwiek zmiana prokuratora po 6 latach śledztwa to jest tragedia. Bo to nie są śledztwa małe ani średnie, to są śledztwa gigantyczne. Ale jeżeli ci prokuratorzy pracują jak pracują, to wiesz co, to może rzeczywiście niektórych przynajmniej, bo to jest 10-osobowy zespół, może warto dać jakiś może warto dać do tej sprawy jakichś bardziej ofensywnych prokuratorów. Ja myślę, że tutaj, no przecież obecny minister sprawiedliwości pan Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich interesował się sprawą GetBack i chciał nam bardzo pomóc. Więc ja rozumiem, że pan minister Bodnar teraz jako minister sprawiedliwości no dalej będzie chciał tego wsparcia i być może zwiększy zespół prokuratorski, pomoże prokuraturze na tyle, na ile może swoimi instrumentami, żeby to śledztwo szybko zostało zakończone. I ja tego bym oczekiwał od ministerstwa. Czyli tak, nadal liczycie na to, że coś się ruszy i drgnie w prokuraturze. No. Coraz mniej liczycie na to, że z jednym z procesów coś się tak samo wydarzy i nie będzie ten proces szedł w tempie żółwia. Smutne wnioski z tej rozmowy. Nie wiem, jak jeden, czy drugi, czy piąty prokurator, nie chcę oceniać. To są różne rzeczy. Różnego rodzaju zahamowania pracuje. Ja mówię o całym zespole prokuratorskim. Pracuje, ma takie efekty, jakie widzimy i to krytycznie oceniamy. Dla mnie jednak jest potrzebny tutaj po prostu impuls polityczny, który pozwoliłby
i środowiskom, które ukształtowały się wokół sprawy Getbeck i każdemu z osobna, śmiało wystąpić przeciwko indolencji państwa, jaka była po prostu na drogę sądową. Bo indywidualnie, nawet jeżeli jeden czy drugi wielki aferzysta w tej sprawie, jakiś wyjątkowo nieuczciwy albo mniej uczciwy, wszystko jedno, ktokolwiek zostanie skazany, to oprócz satysfakcji, że ktoś poniósł karę, to wiele dla odzysku pieniędzy po prostu się nie będzie. Po prostu to trzeba sobie, nie wiem, ja tak uważam. Prawda? I dlatego tak sobie myślę, że to takie obkładanie się być może aferą Getbeck po głowie, które być może się zacznie w tej konflikcie politycznym, ostrym konflikcie, który teraz jest, być może to będzie dno pewne, pewnie, że tak, ale właściwie my już nie jesteśmy wcale tak daleko od dna, jeżeli chodzi o tę aferę. Być może to da impuls do tego, żeby coś do przodu poszło. Ta afera to jest modelowy przykład, jak wymiar sprawiedliwości nie powinien działać. Smutne jest to, że od początku w tej sprawie słyszymy o politykach, wpływie polityków na to, że ta afera mogła się wydarzyć, że szła tak jak szła, później przebiegała tak jak przebiegała, a później też polityka ciążyła nad śledztwem i teraz, jak mówi Marek Dziduszko, uważa, że ta polityka wręcz jest teraz potrzebna do tego, żeby cokolwiek się w tej sprawie zmieniło. To jest trochę smutne, bo organy ścigania i wymiar sprawiedliwości i sprawiedliwość jakby powinna mieć, powiedzmy inaczej, wyjaśnienie tej sprawy powinno być apolityczne. No ale tak, powinno. Że apolityczne nie jest. I bez polityków tej sprawy się już nie rozwiąże. Powinno być apolityczne, ale pod jednym warunkiem. Możliwe jest to, że pojawi się Elliot Ness. To wtedy będzie apolityczne, ale to... Na koniec chciałbym powiedzieć, że ten podcast powinien pokazać decydentom, że są ludzie, którzy nie zapominają o tej sprawie i że będą się dobijać o sprawiedliwość. O to, żeby ta największa afera kraju wreszcie została wyjaśniona, a najważniejsze, żeby ludzie otrzymali stracone pieniądze. Słuchaj podcastu Sylwestra Latkowskiego na stronie latkowski.com.